Pan trener Dawid Plisga, ostatni mecz, no niestety pożegnanie. Tak chyba nie udało się na samo zakończenie pożegnać takim akcentem, akordem jakimś pozytywnym po tym całym sezonie. Zgadza się, jeżeli patrzymy przez pryzmat wyniku, to tak, nie udało się. Ale też miejmy na uwadze to, że tydzień temu dostaliśmy dość mocno. I nie jest łatwo, wiedząc, że nawet zwycięstwo nam nic nie daje, gramy już praktycznie o nic. Na ostatni mecz tak mocno zmotywować chłopaków. Ale myślę, że tak mimo wyniku zaprezentowaliśmy się dość przyzwoicie, mieliśmy swoje sytuacje dzisiaj, których nie wykorzystaliśmy. Ten mecz mógłby się inaczej potoczyć, gdybyśmy strzelili bramkę, ale z samej postawy, sposobu na grę drużyny jestem zadowolony. Jak pan tak spogląda już niestety na całą tą rundę, na cały ten czas, to gdzie by pan zobaczył ten moment, kiedy jakby pan jeszcze mógł się cofnąć w czasie, to odwróciłby pan coś, zmieniłby pan coś, żeby jednak ten wynik był inny końcowy? Uważam, że w rundzie, nie mówimy już o jesieni, bo jesień można zamknąć, ale na wiosnę cztery kluczowe mecze to był mecz z Lędzinami przegrany, mecz z Landkiem przegrany, mecz z Kuźnią przegrany i mecz z Rowem przegrany. To były cztery kluczowe mecze, które musieliśmy zapunktować. Gdybyśmy zapunktowali wtedy, byśmy wyskoczyli z tej strefy i już inni by musieli na nas patrzeć. Tak my się musieliśmy cały czas patrzeć na innych, gonić i no, nie możemy się utrzymać, nie wygrywając spotkań bezpośrednich z rywalem do utrzymania, w szczególności u siebie. Tutaj kibice patrzą na to, że bo pan zostaje z Unią, z tego co przynajmniej wiem, no, gdzieś tam te tygodnie ostatnie, ale pan się uśmiecha, to nie jest takie super pewne. Pan więcej ode mnie wie. Aha, czyli to nie jest takie jeszcze wiadome. Czy to w takim razie pytanie, czy myśli pan o tym, żeby jednak znów próbować z Unią wrócić do czwartej ligi? Tak, myślę o tym, chociaż akurat powrót do czwartej ligi to już będzie bardziej cykl dwuletni ze względu na prawdopodobną reformę, która no niestety no, nas czeka. Niestety, bo myślę, że to nie będzie sprzyjać temu, co obecnie jest. Mhm. Czyli to jest jeszcze wszystko na stole gdzieś negocjacyjnym, jeżeli chodzi o kwestię Dawid Plisga w Raciborzu. Tak, można tak powiedzieć. Mhm. Jeszcze pytanie o te dzisiejsze, bo pan troszeczkę podniosła się pan ciśnienie, jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie. Troszkę tam pan między innymi bramkarzem miał tam do powiedzenia arbitrom na pożegnanie, że nie wszystko co zrobili zasługiwało na czwartą ligę. Zgadza się, jeżeli my jesteśmy za słabi na czwartą ligę, no tak pokazuje tabela, spadamy z niej, no to również sędziowie też powinni się uderzyć w pierś, jeżeli nadążają za akcjami, nie wiem, czy sędziowie dzisiaj w ogóle kartki wzięli, bo też zarówno w jedną, na drugą stronę można było to utemperować szybko kartkami, może sędzia zapomniał, popełniał dużo błędów w obie strony, no i jeżeli ktoś się za słaby na pewną ligę, to powinien spróbować niżej i znów nabrać doświadczenia i wejść, no to tak nie było, więc było dużo pomyłek. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Z pana perspektywy ta ostatnia taka akcja, gdzie pan Wit był gdzieś, no leżał później w polu karnym, wypchnięty. Nie, absolutnie karnego nie było, ale druga bramka dla tych, no nas bramkarz wybija piłkę spod nóg i przeciwnik go depcze po dłoniach i sędzia nie widzi, no to wiele było takich sytuacji dość logicznych, które należało gwizdać, no niestety. Coś pozytywnego na ostatnie już te chwile tego sezonu. Co by pan znalazł w tej drużynie? Gdzie pan zobaczył w niej coś takiego dobrego, co by stanowiło fundament do budowy zespołu później do walki o wyższe klasy rozgrywkowe niż ta, w której się znajdą? No to, że po mocnym laniu w Bełku jednak graliśmy jak równym z mocnym zespołem Tychu, który jest w czubie tabeli, z chłopakami, którzy trenują codziennie i którzy się obijają pierwszy zespół. Na pewno nie wieloma fragmentami spotkania nie było widać różnicy. Gdyby przyjąć taką teorię, że właśnie Unia jest, mobilizuje się na tych silnych, a niestety tam, gdzie powinna być dominatorem, to traci punkty. No tak wygląda z tabeli, że z każdym z drużyn z miejsc, nie wiem, 1-5, 1-6 zdobywaliśmy punkty, no oprócz Tychów. A nie potrafiliśmy punktować z tymi zespołami, z którymi my mieliśmy narzucić styl gry, a z tym mieliśmy problem, że gdy graliśmy w piłkę, nie potrafiliśmy szybko zareagować, gdy traciliśmy piłkę. Fajnie, dzięki bardzo.